Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak możemy umieścić jakąś ikonkę w naszym inputcie, w polu, w którym przyjmujemy dane od naszego użytkownika. Ikonkę, która będzie naszemu użytkownikowi pomagała wyłapać informację, co ma tam dokładnie wpisać. Więc normalnie dodamy sobie inputa i tam nie jesteśmy w stanie zbytnio umieścić ikonki, która nie jest edytowalna. Ale możemy zrobić to inaczej. Ja dodam sobie tutaj grupę, którą mamy na środku. Damy do tego group border. Mamy jakiś layout do tego, ustawimy typ kolumn, ok, mamy jego szerokość, wysokość. Jak dodamy sobie tutaj inputa, ok, to mamy jego jakiś wygląd. Jak zrobimy preview, to ten nasz input ma jakieś podświetlenie, zobaczcie, ma jakąś ramkę. Jak najeżdżamy na niego, to nam się zaczyna świecić, więc mamy troszeczkę takiego wyglądu naszego inputa odpowiedniego. Ja zrobię, żeby ten input był na pełną szerokość od 0 do nieskończoności, a wysokość już ma 50. Jak tu dodać sobie jakąś ikonkę, na przykład ikonkę e-maila? Już Ci pokazuję. Możemy dodać sobie po prostu grupę, którą będziemy stylizowali na takiego naszego inputa, więc niech ona będzie typu row na pełną szerokość od 0 do nieskończoności, wysokość od 0 do nieskończoności, fit height to content. W to dodam sobie drugiego inputa, więc mogę sobie z tego zduplikować Ctrl D, przenieść go do tej naszej grupy, którą będziemy robili jakby input, input 2, ok. Następnie dodamy sobie po prostu tutaj ikonkę. Szukamy. Ikonka jest na przykład, będzie to nasz input do maila, więc może poszukajmy sobie jakieś, powiedzmy, coś takiego. Inne ikonki mogły być trochę więcej mówiące naszemu użytkownikowi, jeżeli chodzi o maila, ale mamy tutaj coś takiego pod ręką i zobaczcie. Teraz ten nasz input, jak sobie tutaj odświeżymy naszą aplikację, wygląda w taki sposób, że on tu się podświetla, a chcielibyśmy, żeby jakby ta ikonka była w tym naszym inputcie, bo o to tu chodzi. Ja dodam sobie jeszcze przestrzenie pomiędzy elementami dla tej naszej grupy, która jest tym naszym rodzicem i musimy się pobawić, żeby ten nasz input tutaj nie miał tego stylu, więc możemy sobie zrobić non i zrobić customowy styl, w ogóle wyłączyć go, albo po prostu zrobić nowy styl, który będzie po prostu takim non style albo blank, pusty taki blank input jest i tutaj się pobawić tym stylem, żebyśmy nie mieli na przykład tego warunku, że jak nie jedziemy, to żeby nam się podświetlało, że tutaj nie mamy tego warunku, jak jest fokus, to też żeby nam się podświetlało, jak jest nieprawdziwa wartość, to żeby była czerwona. Całkowicie możemy sobie te wszystkie warunki pousuwać. Layout jest, może być w porządku, zobaczymy zaraz, jak będzie nam wyglądało to w testach. Oczywiście czcionki nam zostają, kolor też nam czcionki zostaje, ale mamy jeszcze placeholder color, jego też możemy sobie usunąć całkowicie, żeby go nie było widać. On musi być jakiś wypełniony, chociaż może też taki zostać. Najwyżej go wykorzystam gdzieś indziej. I jeszcze border style też wyłączamy, żeby go nie było. To wszystko wykorzystamy w tej naszej grupie, więc bierzemy sobie tę naszą grupę jako rodzica i tutaj robimy detach style i ustawiamy te wszystkie rzeczy. Tam był jakiś background style, więc weźmiemy go sobie i ustawimy ten kolor jakby takiego placeholdera. Więc wyciągamy sobie, to był kolor tekst, czy mamy coś takiego gdzieś tutaj, tekst, primary, o, jest, tam był ustawiony na 36%, dobrze, tam mieliśmy jeszcze jakiś border style, mieliśmy solid, ustawiony roundness chyba na 5, więc też sobie tak ustawimy, grubość była 1, a kolor był też kolorem tekstu ustawionym na 15, więc bierzemy znowu tekst, 15, ok, no i tam były też jakieś takie warunki, when this group is hover, wtedy robiliśmy sobie też odpowiednie rzeczy, na przykład border color ustawialiśmy, border color ustawialiśmy sobie na jakiś inny kolor, to był na primary 100%. Primary 100%, ok. I też jak na przykład mieliśmy fokus na tym naszym elemencie, to wtedy ustawialiśmy coś innego. Więc takie różne warunki możemy sobie tutaj porobić, żeby nam to tak podobnie wyglądało. Wydaje mi się, że ten background color dla tego grupy jest nieodpowiedni, więc ustawimy sobie jeszcze raz na biało w tym naszym grupie, więc zróbmy sobie tutaj flat color none, ustawmy i teraz zdefiniujemy sobie to jako styl input style, powiedzmy dla naszej grupy oczywiście, jest. I zobaczmy sobie, jak to wygląda. Więc mamy sobie tu naszą ikonkę, obok jest placeholder, zaczynamy sobie coś wpisywać, no i znowu możemy się zastanowić, czy nam odpowiada, że ta literka jest tak daleko od tej naszej ikonki, więc znowu możemy się pobawić. Ta ikonka tutaj ma coś, jakiś fragment, więc musimy w tym naszym inputcie, w tym naszym stylu blank zmienić lewy
padding na troszeczkę mniejsze, na przykład na 2, odświeżamy i zobaczymy, czy teraz będzie dużo lepiej. Jest to. W ten sposób nam wygląda nasz input i zobaczcie, jak najeżdżamy sobie na niego, to świeci nam się dookoła całej grupy ten nasz border, tak jak w tym naszym inputcie wyżej, więc wygląda jakby ta nasza ikonka była po prostu wewnątrz tego naszego inputa i to jest jedno z rozwiązań związanych z inputem. Ja tu oczywiście nie pokrypowałem wszystkich tych styli, nie poustawiałem wszystkich warunków, ale mam nadzieję, że rozumiesz zasadę tego rozwiązania. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!